Opuści boisko Van Basten, a jego miejsce zajmie 20-letni zawodnik Ajaxu Amsterdam Aaron Winter. Żegnany brawami, słynny Holender, reprezentant AC Milan. W grudniu ubiegłego roku przychodził operację kolana, a jego miejsce zajmuje czarnoskóry, także urodzony podobnie jak Ruud Gullit w Surinamie, Aaron Winter, który dwukrotnie dotychczas grał w drużynie narodowej, jest wychowankiem Ajaxu, grał w zespole juniorów. Debiutował w tym roku w reprezentacji narodowej Holandii. Dziesięć minut pozostało do zakończenia spotkania. Polska przegrywa na stadionie w Zabrzu z Holandią 0-2. Dotychczas w 9 spotkaniach trzykrotnie wygrywaliśmy, czterokrotnie remisując, ponosząc 2 porażki. Bilans po dzisiejszym meczu będzie idealnie równy. Jakołczewicz, Dziekanowski. Winter zabrał mu piłkę. Van Schip. Vandenburg. Ronald Koeman. Gullit. Robakiewicz. Król, Van Tichelen. Urban. Robakiewicz. Vanarie. Szczęśliwe twarze sympatyków futbolu z Holandii. Mecz jest w tej drugiej części jednostronnym widowiskiem. Bezradność naszych zawodników, którzy nie doszli właściwie ani razu do pozycji strzeleckiej. Nawet nie potrafili wykorzystać, zakończyć strzałem rzutu wolnego. Pamiętają Państwo tę sytuację, po której otrzymał piłkę Tarasiewicz. Holendrzy grają już rozluźnieni, mają przewagę 2 bramek, to jest klasowy zespół. Spokojnie utrzymują tę przewagę, kontrolują przebieg wydarzeń na boisku, demonstrują sztuczki techniczne. Kilkakrotnie dochodzili do pozycji strzeleckich, ale nie udało im się zmusić i pokonać Szczecha. Przybyś. Król. Jakołczewicz. Prusik. Urban. Kostrzewa. Pan w okularach to nie jest trener pierwszy drużyny holenderskiej, to jest drugi trener. Linus Michels spokojnie obserwuje to spotkanie siedząc na ławce.
Zresztą Michels będzie pracował z reprezentacją narodową Holandii tylko do końca 1988 roku. Już wiadomo, że jego miejsce zajmie Thijs Liebrechts, Holender pracujący w tej chwili w Grecji. Pinter. Prusik. Hulit. Van Schip. Muren. Hulit. Hulit. Kostrzewa. To zagranie skwitowane zostało salwami śmiechu na trybunach zabrzeńskiego stadionu. Różnica klasy w drugiej części spotkania zwłaszcza dzieli nasz zespół od Holendrów, którzy przewyższają polską drużynę pod każdym względem. I kolejny rzut rożny. A o nastrojach wśród naszych obrońców najlepiej świadczy ta sytuacja. Kiedyś to dosyć niegroźnie wydawało się sytuacji, prokurowali bardzo nieprzyjemną sytuację nasi zawodnicy. Najpierw niewiele brakowało, a strzał samobójczy oglądalibyśmy na zabrzeńskim stadionie, potem to wybicie także było dosyć chaotyczne, trafiło w plecy partnera. Nie da się, proszę Państwa, ukryć, że polskie piłkarstwo przeżywa olbrzymi kryzys. Widzieliśmy, co działo się z naszą reprezentacją olimpijską we wczorajszym spotkaniu z drużyną olimpijską Republiki Federalnej Niemiec. Niewiele lepiej gra drużyna pierwsza, która występuje dzisiaj w Zabrzu. Tracimy dystans do europejskich zespołów, nie tylko tych najlepszych, ale także i tych, którzy reprezentują średni poziom. Nie mamy w tej chwili drużyny narodowej na miarę naszych marzeń i ambicji. Holendrzy w dzisiejszym spotkaniu byli zespołem szybszym. Przewyższali nas także pod względem wyszkolenia technicznego. Lepiej panowali nad piłką, lepiej zorganizowaną grę mieli w strefie obronnej. Znakomite kontrataki. Tylko przez pierwsze 20-25 minut, no góra 30, można było żyć jakąś nadzieją na lepszą postawę drużyny narodowej polskiej. Wówczas to gra była w miarę wyrównana, a potem już z każdą minutą, zwłaszcza po utracie pierwszej bramki, przewaga Holendrów wzrastała. I nie sądzę, że obecność na boisku zawodników grających w drużynie olimpijskiej Wandzika czy Leśniaka, którzy grają już w pierwszej drużynie, czy kontuzjowanych Marciniaka, Rudego, wiele by zmieniła. Prawda o tym, jaki poziom reprezentują nasi piłkarze, jest dosyć okrutna i być może dla nas nieprzyjemna, także dla nas komentatorów. Trudne zadanie, komentowanie meczu, w którym polska drużyna jest tylko tłem dla przeciwnika. Chciałoby się, aby biało-czerwoni przeprowadzali akcje porywające trybuny i telewizów. Łatwiej wtedy pracować, niestety obraz gry jest taki, jaki Państwo widzą i tego się nie da zmienić. Tradycji staje się zazdrość. Odpadamy po raz kolejny w eliminacjach Mistrzostw Europy. Po raz kolejny zabraknie nas w gronie 8 najlepszych europejskich zespołów w finałach tych rozgrywek. Ale prawda jest taka, że łatwiej awansować do finału piłkarskich Mistrzostw Świata, w których występuje więcej reprezentantów Europy, niż do finałów Mistrzostw Europy.
finałach Mistrzostw Europy gra 8 zespołów, jedno miejsce zarezerwowane jest dla gospodarzy, 7 zespołów tylko awansuje z eliminacji, a do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata awansuje 12-13 drużyn narodowych. Zastanawiam się, co powinien zrobić trener Wojciech Łazarek i jego asystenci, jak ustawić drużynę, czy sięgnąć może po piłkarzy występujących za granicą, po Bońka, Smolarka, Okońskiego, Wójcickiego. Kilku właśnie spośród tych zawodników grało w pierwszym meczu w Amsterdamie i tam uzyskaliśmy rezultat bezbramkowy, między innymi Boniek, Smolarek, Wójcicki. Trener Wojciech Łazarek jest konsekwentny, wprowadza ciągle nowych zawodników, sięga po piłkarzy grających w naszej ekstraklasie, w naszym kraju. Twierdzi, że próbuje w ten sposób przydatność poszczególnych zawodników do spotkań eliminacji Mistrzostw Świata. A Holendrzy, jeżeli potwierdzi się ta informacja stadionowa o porażce Greków z Węgrami, Holendrzy zostaną liderem grupy piątej eliminacji Mistrzostw Świata. Będą mieli 10 punktów w 6 spotkaniach, czeka ich mecz z Cyprem i nie wyobrażam sobie, aby mogli stracić w tym meczu punkty, a potem jeszcze spotkanie z Grekami. Wszystko wskazuje na to, że właśnie oni wystąpią w czerwcu przyszłego roku na boiskach Republiki Federalnej Niemiec. Święto europejskiego futbolu znowu bez nas. Będziemy mogli podziwiać umiejętności piłkarskie innych zespołów. Naszym zawodnikom sił, szybkości, kondycji wystarczyło tylko na 30 minut. W ekstraklasie piłkarskiej często gra się na stojąco. Taki jest obraz meczów w naszej lidze piłkarskiej. I potwierdza to się w występach drużyny narodowej. Do nieudanych występów naszych drużyn narodowych, olimpijskiej i pierwszej, dodajmy także słabe występy pucharowe Śląska Wrocław, Pogoni Szczecin i GKS-u Katowice. Pozostał nam jedynie zabrzański Górnik w Pucharach Europejskich, ale coś działa, przekonamy się. I oto, proszę Państwa, koniec tego spotkania. Jednostronnego widowiska od 30 minuty, kiedy to Holendrzy zdobyli po strzale Hulita prowadzenie. Nieupilnowany Hulit napędzony pod bramkę przeciwnika Brusik. Błąd naszych zawodników, Hulit zdobywa prowadzenie. Potem kopia tej akcji, druga bramka Hulita. I pewne zwycięstwo Holendrów, którzy demonstrują wysoką klasę, dobre umiejętności techniczne, znakomite przygotowanie kondycyjne, przeważali przez większą część meczu w spotkaniu z biało-czerwonymi. A więc nieudany finał tegorocznego sezonu biało-czerwonych, porażka zasłużona Polaków, byli gorsi o klasę, Holendrzy wygrali zasłużenie 2-0. Dziękuję Państwu za uwagę, oddaję głos do studia w Warszawie. Serdecznie ze stadionu